Hejka, z tej strony Eliasz. To najprawdopodobniej jest już ostatni Halloweenowy opening, ponieważ mój szef uznał, że świetnym pomysłem jest, żebym pracował po 9 godzin dziennie. I 1 listopada też chce mnie widzieć w pracy, więc nic z farmienia w ten dzień. Ale możecie go serdecznie ode mnie pozdrowić. No, więc spróbujmy teraz. Mamy jeszcze 11 skrzynek. Może w której z nich kryje się ten Zeniata, o którym marzę? Jeśli nie, to trudno. No i tak zamkniemy ten Halloweenowy event. Mam nadzieję, że podobały wam się gameplaye. Wiem, że było ich całkiem sporo, ale chciałem wam pokazać, jak sobie radzę z różnymi postaciami. No i to był tylko taki jeden tydzień. Normalnie w ciągu tygodnia nie wrzucam tych gameplayów zbyt wiele. Ostatnio się pojawiał chyba 2 miesiące temu, ile dobrze pamiętam. Teraz postaram się wrzucać odcinki częściej, bo raz na tydzień. Przez jakiś czas spróbuję znowu tak pociągnąć. I może co jakiś czas rzucę jakieś gameplay, czy na przykład jeden tygodniowo, ewentualnie maksymalnie dwa, raczej nie więcej. Może jakiś dzień wykorzystam, żeby dokończyć moje opowiadanie. No i najważniejsze, że w tym tygodniu ruszamy już z ciekawostkami o kolejnych bohaterach. Nie będę wam mówił o kim, będziecie mieli jakąś niespodziankę. Wiem, że na to czekacie, więc tak, w tym tygodniu już zaczynamy z ciekawostkami. I to całkiem niedługo, bo jeden odcinek jest już w zasadzie gotowy, mam go na komputerze i myślę, że w momencie, kiedy oglądacie ten film, to jest on już zmontowany, więc wszystko przed nami. Ale dobra, już nie przyciągajmy, otwieramy te skrzyneczki i niech Jeff da mi Zeniatę, bo po prostu oszaleje. Okej, okay, super. Super. No, proszę cię, no. Kogo nie obchodzi, że żyjesz, ten wilk, to... Dobra, to była ta... Zostało mi jeszcze 10 skrzynek i na pewno wszystkie będą świetne. Jeszcze jest druga nadzieja, że wypadnie mi 3000 kasy, za którą kupię tego Zeniatę. Więc to też jest jakaś tam opcja, na którą się nie obrażę. Okej... Okay. Dobra, czyli jakieś tam złoto leci. Nadzieja rośnie. Czy jest szansa na to, że w 9 skrzynkach wypadnie 800 kasy, musiałby lecieć 100 kasy na skrzynkę niecałe, więc nie wiem. Tego graffiti nie widziałem, chyba je dodali niedawno, ale jest całkiem fajne. No wiem, ty jesteś taki po prostu paskudny. Lecimy. Co to jest? No 50 i z tego wypadło 15, no powiedzmy. Okej. Okay. O, pan tiktaka wyłączyłem. A dobra. 8 skrzynek, nie poddaję się jeszcze. Piętnaście to jest 30. Chyba nie użebram w ten sposób. No, panowie Blizzardy, bardzo bym prosił o chociaż łaskę w tych pieniądzach. Dobra, nie ma litości, lecimy dalej. Jest legenda. Podoba mi się ten skin, jest fajny, więc się cieszę. Może nie tak jak z Zeniaty. Ta sama skórka wypadła mojej ukochanej, więc... przynajmniej należymy do tego samego gangu pirackiego. Nie no, ten skin jest spoko. On tu jeszcze ma czasem taką papugę, ale ludzie się denerwowali, że ona jest w grze niewidoczna. Bastion też ma ptaka, którego w grze nie widać, więc to jest ta sama kategoria. Po prostu ciężko jest dodać zwierzę, których... Cały czas się poruszę z bohaterem i poruszę się w jakiś naturalny sposób. Więc no, bez przesady ludzie. Ale skin jest naprawdę fajny. W ogóle w tym roku te Halloweenowe skiny są na naprawdę wysokim poziomie. Trochę już późno, ale dobra, nie będzie. No jakaś tam 15 kasy, więc... Nie wiem, czy się uda. Czuję, że nie, niestety. Chciałem się, że zdobędę jeszcze jakąś tam z jedną skrzynkę, może w niej będzie ten Zeniata. No ale to już poza kanałem otworzę, ewentualnie dam wam znać. Dobra, lecimy, jeszcze 6 skrzynek nam zostało. No,
Tak, moje zawodzenie, że nie idzie ten opening. Dobra, jesteśmy w połowie. Blizzard, pokaż ludzki gest. O, jest ta emotka. Ona jest całkiem spoko. No, ta emotka jest niezła. Opanuj swój strach, inaczej on opanuje ciebie. Uuu. Dobra, na kasę już nie liczę, więc liczę tylko na niesamowite szczęście w tych ostatnich czterech skrzynkach. No, Blizzard. Blizzard, no. Pokaż mi, co cię stać. No, biedaki. No, chyba to jest jakiś żart. Miał wypaść z Zeniota, ale nie w taki sposób. Co się dzieje? Co to ma być? On z mojego osiągnięcia, to tego nigdy nie zmienię. Za bardzo się namęczyłem, żeby je zrobić. Kurde no! Dwie skrzynki zostały. To nie może się tak skończyć. No po prostu nie może. To będzie. No musi być happy end. A, bo to jest takie uniwersalne, że do żadnego bohatera nie pasuje. Kot mi drapie w okno, więc będę musiał jakiś godzin długo wpuścić. Ja też nie jestem z tego zadowolony. Dobra, idę wpuścić tego kota. Jeszcze by mi wydrapała dziurę w oknie. Dobra, przed nami jest ostatnia skrzynka. I powiem, że się martwię, bo już wiem, że w nic raczej nie będzie. No ale dobra, no spróbujmy. Walczmy do ostatniego, bo do ostatniej chwili. Nadzieja umiera ostatnia, prawda? No, kurde. Przecież to jest jakiś skandal. Tak nie powinno być. Do dupy jest ten tekst. Po prostu tak ustawiam. Chciałem dać wstecz. No dramat po prostu. Blizzard sobie ze mnie zakpił okrutnie. No ale nic, no. Nic z tym nie zrobię. Są więksi ode mnie. I to nieskończenie razy więcej, więc... Pozostaje mi tylko... smucić się. I powoli umierać w środku. No ale nic. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną podczas tej walki o Zeniatę. Raczej już openingu nie będzie z eventu, no bo tak jak wiecie, już czeka mnie dużo pracy w tym tygodniu i po prostu nie ma na to szans. No więc trudno się mówi, żyje się dalej, bez skinów też można grać i wygrywać. Więc dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się ciepło, no i do zobaczenia. Mam nadzieję, że już niedługo. Pa, pa!